Zaginęła francuska aktywistka. Już raz była porwana Mali. Zaginięcie Sophie Petronin. Aktywistka była już porwana przez dżihadystów. Francuska aktywistka Sophie Petronin, założycielka organizacji pomocowej w Mali, ponownie zaginęła, poinformowały malijskie służby. Kobieta została uwolniona z niewoli dżihadystów w październiku 2020 roku. Według informacji francuskiej stacji BFM TV kobieta nielegalnie przedostała się do Mali, ponieważ poszukiwała swojej adoptowanej córki. Petronin wróciła do Mali wraz z synem pod pretekstem wyjazdu na wakacje do Senegalu. Wcześniej władze w Bamako odmówiły wydania jej wizy. Adoptowana córka francuski, Zeynabou, pozostała w Mali, gdy Petronin wróciła do ojczyzny po uwolnieniu z rąk islamistów, podała w środę stacja BFM TV. Francuskie władze odmawiają komentarza i informacji dotyczących powrotu Petronin do Mali. Zaginięcie Sophie Petronin. Aktywistka była już porwana. Petronin została porwana 24 grudnia 2016 roku. W Gao na wschodzie Mali przez członków grupy wsparcia islamu i muzułmanów INIM, która jest lokalnym sojuszem grup dżihadystycznych powiązanych z Al-Jakaidą. Jej uwolnienie 8 października 2020 rok, po 3 latach i 9 miesiącach, wywołało liczne komentarze opinii publicznej, ponieważ rząd malijski zwolnił w tym samym czasie około 200 dżihadystów. Już w 2012 roku doszło do nieudanej próby porwania aktywistki przez uzbrojonych islamistów, którzy przejęli kontrolę nad regionem Gao. Kobieta została wówczas wydalona przez Bamako do Algierii, po czym z własnej woli wróciła do Gao. W 2003 rok Petronin wraz ze szwajcarskimi przyjaciółmi założyła organizację pozarządową Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Północnego Gao, wspierającą niedożywione i osierocone dzieci. Po powrocie do Francji w 2020 rok kobieta często wspomniała o chęci powrotu do Mali, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie swojego stowarzyszenia.